Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Kontynuuję podróż po kanałach, dziś TV Puls i Puls 2. Na początek historia tych kanałów. TV Puls, polska telewizja komercyjna, nadawca dwóch ogólnopolskich kanałów TV Puls i Puls 2. Telewizja Puls swój pierwszy kanał uruchomiła 18 marca 2001 roku, a drugi Puls 2 19 lipca 2012 roku. TV Puls została utworzona na bazie dawnej telewizji Niepokalanów dzięki wsparciu spółek Skarbu Państwa oraz Prokomu przez zakon franciszkanów. Spółka początkowo nadająca program TV Puls nazywała się Telewizja Familijna S.A. Stacja zaczęła nadawać 18 marca 2001 roku na częstotliwościach telewizji Niepokalanów oraz na satelicie Astra. Sztandarowym programem informacyjnym TV Puls były wydarzenia TV Puls prowadzone m.in. przez Bogdana Rymanowskiego i Magdę Mołek. TV Puls szybko utraciła płynność finansową na skutek nadmiernych wydatków oraz wycofania się spółki Prokom. 28 maja 2002 roku zdjęto z anteny sztandarowy program informacyjny wydarzenia, który zastąpiono znacznie tańszym serwisem Pulsu. W październiku 2002 roku TV Puls zaczęła wyłączać nadajniki naziemne. 1 kwietnia 2003 roku TV Puls zakończyła nadawanie. Wkrótce pomoc stacji zaoferowała prywatna spółka Antena 1, dzięki której stacja wznowiła nadawanie naziemne i satelitarne 23 czerwca 2003 roku, jednocześnie odcinając się od zadłużonej firmy Telewizja Familijna. Od tego czasu stacja nadawała pod nazwą TV Niepokalanów Puls. Do pierwotnej nazwy powrócono 6 grudnia 2003 roku, gdy na antenie zadebiutowało obecne wcześniej logo i oprawa graficzna. 28 czerwca 2006 roku podano informację, że około 25% udziałów w stacji kontroluje nowy inwestor zagraniczny, spółka News Corporation, należąca do magnata medialnego Perta Murdocha. Dzięki tej inwestycji stacja miała przynosić dochody i zaczęła produkcję nowych programów. Od stycznia 2007 roku na skutek zmian zapisów koncesyjnych TV Puls przestała być telewizją o charakterze religijno-społecznym, a zaczęła być kanałem uniwersalnym z udziałem audycji o tematyce rodzinno-chrześcijańskiej. Program wypełniły głównie filmy fabularne i seriale. Od kwietnia 2007 roku News Corporation posiadała 35% akcji. 28 października 2007 roku w telewizji Puls nastąpiły zmiany, szczególnie jeżeli chodzi o stronę publicystyczno-informacyjną. Tego dnia została wdrożona nowa ramówka kanału i nowy serwis informacyjny Puls Raport o 19.30 i 22.00. Tego samego dnia nastąpiła zmiana logo i oprawy graficznej stacji. 28 lutego 2008 roku prezes stacji Farrell Maisel został zastąpiony przez Dariusza Dąbskiego. 16 lipca 2008 roku zostało wyemitowane ostatnie wydanie programu Puls Raport, który został zdjęty z anteny z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania. 1 września 2008 roku TV Puls ponownie zmieniła logo i oprawę graficzną. 3 listopada 2008 roku koncern medialny News Corporation poinformował o sprzedaniu 35% posiadanych akcji TV Puls pozostałym udziałowcom. 24 lipca 2009 roku stacja ponownie wystąpiła o zmianę w zapisach koncesyjnych, aby mogła nadawać program o charakterze uniwersalnym. W jesiennej ramówce 2009 roku zniknęły na stałe programy o tematyce religijnej. Od 31 sierpnia 2009 roku TV Puls zaczęła nadawać również seriale animowane przeznaczone dla dzieci w porannej ramówce Stacja Porankowo. Od początku października 2009 roku zmieniła się struktura udziałowców stacji. Pakiet 75% przejął prezes stacji Dariusz Dąbski, a udział w spółce na poziomie 25% posiadała prowincja zakonu braci mniejszych konwentualnych ojcowie franciszkanie. W październiku 2009 roku stacja osiągnęła próg rentowności, a w listopadzie osiągnęła zysk. 22 lutego 2010 roku 25% udziału stacji należących dotychczas do prowincji zakonu braci mniejszych konwentualnych przejął prezes tej stacji Dariusz Dąbski, w wyniku czego przejął on pełną kontrolę nad stacją. W tym samym czasie złożyła wniosek do KRRiT o uzyskanie koncesji na uruchomienie nowego kanału telewizyjnego pod roboczą nazwą Puls Kids, który ostatecznie przyjął nazwę Puls 2. W tym samym roku TV Puls pojawił się w naziemnej telewizji DVB-T w drugim multipleksie. 19 lipca 2012 roku uruchomiono drugi kanał pod nazwą Puls 2. 20 maja 2013 roku TV Puls wyłączyło ostatnie naziemne nadajniki analogowe, a 2 września 2014 roku wystartował TV Puls w jakości HD, początkowo udostępniany wyłącznie w sieciach kablowych, a od 19 października 2016 roku również na satelicie. To były wydarzenia z historii TV Puls i Puls 2, a teraz co tam panie w telewizji? W TV Puls zobaczymy pojedynek na przeboje dorosłych próbujących być mądrzejszymi od piątoklasistów.
i otyłych ludzi próbujących zrzucić wagę. Będą też zabawne przypadki Cezarego P., perypetie pracowników Lombardu i muzyczna gra w kółko i krzyżyk. W Puls 2 zobaczymy historie kryminalne na Gorczaku i kurierów dostarczających paczki. Teraz trochę szerzej o produkcjach TV Puls i Puls 2. Na początek Singa Dinga. To muzyczny show emitowany w poniedziałkowe wieczory w TV Puls od 29 października 2007 roku. Prowadzony przez Wandę Kwietniewską, a później od lutego 2008 roku przez Majkę Jeżowską. Oparty o szwedzki format Sing a Song. Jest to pojedynek dwóch trzyosobowych drużyn, których kapitanami są piosenkarz i aktor Michał Milowicz oraz wokalista zespołu Demono Andrzej Krzywy. Pozostałe osoby w drużynach to różne popularne postacie polskiego przemysłu rozrywkowego. Poszczególne konkurencje to zagadki muzyczne, parodiowanie sławnych osób, odgadywanie piosenek, śpiewanie utworów na zadany temat, przeróbki znanych tekstów piosenek, rozpoznawanie znanych utworów muzycznych i muzyczne kalambury. Jedno zasadnicze pytanie. Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? Takie pytanie musieli odpowiedzieć uczestnicy, którzy brali udział w teleturnieju emitowanym na antenie TV Puls od 29 października 2007 do czerwca 2009. Teleturniej oparty na amerykańskim formacie Are You Smarter Than a Fifth Grader? Pierwszą serię prowadził Robert Korurczyk, a dwie pozostałe Marzyna Rogalska. W programie brały udział osoby dorosłe, których celem było odpowiedzenie na 11 pytań nieprzekraczających poziomu wiedzy klasy 5 szkoły podstawowej. Dorosły zawodnik raz na dwa pytania mógł wybrać sobie do pomocy ucznia, który grał z nim wspólnie. Po wyborze kategorii zawsze pierwsze odpowiedzi udzielał piątoklasista. Uczniowie pomagali dorosłemu do 10 pytania albo do czasu, aż wykorzystał wszystkie pomoce naukowe. Były to ściąga, gotowiec i ratunek. Na ostatnie pytanie dorosły musiał odpowiedzieć samodzielnie. Ponadto zanim zdecydował się zagrać o nagrodę główną, poznawał kategorię pytania. Po podjęciu decyzji zawodnik nie mógł się już wycofać z gry. Dodatkowo nie mógł skorzystać z pomocy naukowej, nawet jeśli wszystkich do tej pory nie wykorzystał. Jeśli zawodnik wymiękł albo wycofał lub odpadł, udzielając niepoprawnej odpowiedzi, musiał powiedzieć ja, tu padało imię i nazwisko zawodnika, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Natomiast jeśli udało mu się wygrać wygraną, a zdarzyło się to tylko raz w całej historii, bo zwyciężyła Aleksandra Chomacka, która wygrała w odcinku emitowanym 14 marca 2008 główną nagrodę 300 tysięcy złotych, ona mogła powiedzieć ja, Aleksandra Chomacka, jestem mądrzejsza od piątoklasisty. Pytania były podzielone na klasy i w każdej z nich były dwie kategorie. No i były pomoce naukowe, o których wspomniałem, czyli ściąga. Gracz mógł zobaczyć odpowiedź piątoklasisty i przyjąć ją albo nie. Gotowiec to gracz w ciemno wybierał odpowiedź piątoklasisty i ratunek działał automatycznie, gdy uczestnik pomylił się, natomiast piątoklasista odpowiedział poprawnie. Kolejny z programów to Co masz do stracenia? To reality show emitowane na antenie TV Puls na licencji The Biggest Loser. W programie brało udział 12 uczestników, po 6 w jednej drużynie, których waga przekraczała 110 kg. Ideą programu było sprawienie, by uczestnicy schudli jak najwięcej. Osoba, która zrzuciła najwięcej, wygrała 100 tysięcy złotych. Program emitowany był od 4 września 2008 roku, każdy czwartek o 21:30. Program był prowadzony przez aktorkę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Program był nagrywany w hotelu uzdrowiskowym w Kudowie Zdroju pod okiem lekarzy i specjalistów z kliniki St. George. Zawodnicy na początku każdej serii zostają podzieleni na dwie grupy posiadające własnego trenera.
Trenerzy odpowiedzialni są za tworzenie planu ćwiczeń, ustalanie odpowiedniej diety oraz odpowiednie motywowanie uczestników. Na początku każdej serii odbywa się także ważenie, podczas którego określa się początkową wagę każdego uczestnika. Ważenie odbywa się także pod koniec tygodnia i cotygodniowe ważenie decyduje o tym, która z drużyn podczas całego tygodnia schudnie procentowo mniej. Grupa ta musi podczas głosowania wybrać jednego z uczestników, który odpadnie z rozgrywki. Po zmniejszeniu liczby uczestników grupy zostały połączone i od tego czasu uczestnicy walczyli już tylko między sobą, kontynuując jednak współpracę z trenerami. Podobnie jak przed połączeniem drużyn, każdy tydzień kończy się ważeniem, podczas którego dwie osoby, które procentowo schudły najmniej, są zagrożone odejściem z gry. Po tym, kto odchodzi, ponownie decyduje głosowanie. Kolejny z programów to przypadki Cezarego P. To polski serial komediowy w reżyserii Macieja Ślesickiego. Cezarym Pazurą w roli głównej. Emitowany od 8 marca do 29 maja 2015 roku na antenie TV Puls. I jest to pierwszy serial telewizyjny produkowany przez TV Puls. Serial opisuje historię dawnej ikony polskiego kina Cezarego P. Tej roli Cezary Pazura, które pragnie powrócić na szczyt, jednakże wpada w wielkie kłopoty, a także traci cały majątek. Mężczyzna wyprowadza się z apartamentu do kamienicy na Pradze i rozpoczyna zupełnie nowe życie. Na miejscu poznaje piękną sąsiadkę Agatę, w tej roli Joanna Orleańska, i jej złośliwego syna Tomka. W drodze powrotu na szczyt pomagają mu Irena, w tej roli Małgorzata Rożniatowska, szefowa agencji aktorskiej, oraz agent Łukasz, w tej roli Piotr Zelt. Lombard – Życie pod zastaw to polski paradokument fabularny emitowany na antenie TV Puls od 4 września 2017 roku. Akcja serialu rozgrywa się głównie we wrocławskim Lombardzie Zimierza Barskiego, w tej roli Zbigniew Buczkowski. Bohaterami serialu są właściciel lombardu Kazimierz Barski, jego rodzina, pracownicy oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań. Są to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, które zostawiają coś na kilka dni. Do lombardu chętnie zaglądają też zwariowani poszukiwacze okazji, złodzieje czy nawet policjanci. Każdy odcinek to nowa i ciekawa historia. Jest to serial z dużą dawką humoru, ale również okazji do wzruszeń i refleksji. Kolejny z programów to Gra Muzyka. To polski teleturniej o tematyce muzycznej, prowadzony przez Roberta Janowskiego, emitowany na antenie TV Puls od 7 września do 9 listopada 2019 roku. Gra składa się z trzech rund. W każdej z nich zawodnicy grają w kółko i krzyżyk, a prawo do postawienia znaku zdobywają poprzez odpowiedzi na zagadki związane z muzyką, na przykład dośpiewując tekst piosenki, rozpoznając wykonawcę lub tytuł utworu, odpowiadając na pytania dotyczące życia gwiazd i tym podobne. Ułożenie linii lub, gdy to się nie uda, zdobycie największej liczby trafień oznacza awans do kolejnego etapu. W pierwszej kolejce udział biorą dwie pary, w drugiej dwójka, która wygrała pierwszą rundę, która od tej pory jest rywalami, a w trzeciej tylko zawodnik, który wygrał poprzednią rundę. W pierwszej rundzie za poprawną odpowiedź zostaną konta liczano 200 zł, w drugiej 300 zł, a w trzeciej 400 zł oraz 5000 zł. Premii za ułożenie linii. Kolejny z seriali to Dzielnica Strachu. To serial kryminalno-obyczajowy, emitowany od 30 sierpnia 2021 roku na antenie Puls 2. Dzielnica Strachu to serial, w której bohaterami są dzielnicowi pracujący w tzw. trudnej dzielnicy. W każdym odcinku widzowie mogli zobaczyć emocjonujące historie kryminalne rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa prowadzą dwie pary, dzielnicowy Andrzej w tej roli Andrzej Młynarczyk i śledcza Agata w tej roli Agata Załęcka oraz dzielnicowa Karolina w tej roli Maja Wachowska i śledczy Rafał w tej roli Maciej Kosmala.
serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz w rolach La Mamy i jej syna Hrabiego, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem. Oprócz wątków kryminalnych, w serialu nie brakuje również sytuacji humorystycznych, a to dzięki bohaterom, w których wcielają się aktorzy Bogdan Kalus i Lech Dyblik. Serial Kurierzy. Serial można oglądać na antenie Puls 2 oraz TV Puls. Serial przedstawia losy klientów i pracowników firmy kurierskiej Twoja Paczka. Każdy odcinek będzie koncentrował się wokół historii klienta i będzie związany z pracą kuriera w terenie. W pierwszym odcinku pracujący od 2 lat w firmie kurierskiej Twoja Paczka Adam Damrot, w tej roli Patryk Cebulski, odbiera paczkę od znanego artysty Zanettiego i robi wrażenie na modelce Luizie. Kurier dostaje również prezent niespodziewany od pani Basi, w tej roli Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli ekspedientki ze sklepu Słoiczek, którego właścicielką jest Monika Gawrecka, w tej roli Anna Powierza. Monika jest siostrą Jana, w tej roli Piotr Szwedes, czyli właściciela firmy Twoja Paczka. W sklepie przyjmowane są paczki od kurierów i później klienci je tam odbierają. Okazuje się, że w jednej z paczek znajdują się narkotyki. O sprawie zostaje zawiadomiony starszy aspirant Maciej Dolny, znany również jako Beton, w tej roli Dominik Dąbrowski. Poza tym w firmie Twoja Paczka spodziewanie pojawia się Tomasz, w tej roli Piotr Miazga, młodszy brat Jana i Moniki, który przez ostatnie 8 lat przebywał w Anglii. W kraju uciekł przed długami i złym towarzystwem. I to by było wszystko na temat produkcji TV Puls i Puls 2 w kolejnym odcinku produkcję Super Polsatu. Do zobaczenia!